Od 29 września 1939 roku Niemcy weszli do Belwederu. Skierowali się najpierw do gabinetu marszałka Rydza-Śmigłego. W jego biurku znaleźli starą makatkę z tekstem Mazurka Dąbrowskiego. Jeden z oficerów poprosił żołnierza, który znał polski, o przetłumaczenie słów z makatki. Ten stwierdził, że jest to tekst polskiego hymnu, który zaczyna się od słów Noch ist Polen nicht verloren. Oficer krzyknął: Polacy są szaleńcami. Jak można w ogóle zakładać, że coś może zginąć? Tę historię opowiedział Stanisław Hadyna, który w czasie wojny przez jakiś czas był posłańcem tego oficera.